Osobny budynek przeznaczony tylko dla pacjentów z COVID-em jest wyposażony w 65 łóżek, w tym 12 miejsc respiratorowych. Przez 2 miesiące w ekspresowym tempie wykończono i wyposażono prawie 1300 m2 powierzchni. Modułowy szpital ma wszelkie instalacje oraz zabezpieczenia, sale dla chorych, gabinety lekarskie i odpowiedni sprzęt. 28 modułów użytkowanych wcześniej w Görlitz stanęło teraz na terenie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu. Budynek został przetransportowany z sąsiedniego miasta w Niemczech, w Görlitz. Został on dostosowany do naszych potrzeb. Osobny budynek dla pacjentów zakażonych koronawirusem poprawi nie tylko jakość opieki nad nimi, ale zwiększy także komfort pracy personelu. Ilość personelu jest tak zabezpieczona, że będziemy się mogli rotować na odcinki covidowe co 2 godziny, że nie będziemy musiały na przykład w kombinezonie ochronnym przebywać 4 godziny czy więcej. Praca w kombinezonie jest ciężka, przez również niedotlenienie, więc te 2-3 godziny w kombinezonie jest naprawdę dużo, więc jeśli możemy się zmieniać i rotować, jest to dla nas naprawdę komfortowa sytuacja. Na oddziale zakaźnym pracować ma 40 pielęgniarek i co najmniej 12 opiekunów medycznych. Co jakiś czas, tak jak wspomniałam, jest ta stała rekrutacja, więc zainteresowane osoby zgłaszają się, cały czas zatrudniamy personel. Co jest bardzo istotne, to również to, że nasz szpital jest w stanie zapewnić nocleg na przykład personelowi, który by chciał do nas przyjeżdżać na dyżury chociażby, tak? Czyli tutaj jest możliwość zakwaterowania. Szpital w Bolesławcu obecnie hospitalizuje 75 pacjentów zakażonych koronawirusem. Część z nich zostanie przeniesionych do szpitala modułowego, który, jak mówią lekarze, ma poprawić jakość przyjmowanych pacjentów. Ponadto zwiększy się liczba łóżek dla chorych nie tylko na COVID. Przede wszystkim uruchomimy oddział pediatryczny dla najmłodszych pacjentów, natomiast pozostałe oddziały na chwilę obecną pozostaną zamknięte i również przeznaczone do pacjentów z koronawirusem, bo tutaj największy jednak napór i najwięcej przyjęć mamy jednak pacjentów zakażonych. Bolesławiecka placówka przyjmuje najwięcej pacjentów z zachodniej części województwa dolnośląskiego. Nowy szpital będzie mógł przyjąć jeszcze więcej zakażonych również z naszego regionu. W przyszłości, gdy niepotrzebne będą już dodatkowe łóżka dla chorych na COVID-19, szpital modułowy ma być wykorzystywany na potrzeby pacjentów wymagających opieki długoterminowej.